Jesteś podpisany, robimy zdjęcia. Ujeju, skończyliśmy. Wszystko skończyliśmy, jest dokładnie 14:30 i skończyliśmy pierwszą rundę. Zaraz będziemy zaczynać od nowa. Ale było super, żonki, bo super wszystko się udało. Nie no, wszystko zajebiście, to nie to podpisywanie. To jest naprawdę męka. Podpisywanie naprawdę to jest to poświęcenie. No, więc robimy zaraz kolejną rundę, zobaczymy jak pójdzie. Trzymajcie się. Siema żomeczki, za 5 minut spuszczamy wszystkich. Tam są ludzie na dole. Okej. I no, ogarnęliśmy, trochę masakra była. No i więc będziemy zaraz zaczynać kolejne. Wszyscy są padnięci, ale jakoś tam radzę. No i będzie fajnie. Druga faza, jak tam leci multi? Ja już nagrałem, że przyszli i jest bardziej ogarnięcie niż pierwsze. Jest super ogarnięcie. Wszyscy się fajnie zachowują, nie tak jak wcześniej. Znaczy zobaczymy jak będziemy zaczynamy rzucać. No, mam nadzieję, że nikt się bić nie będzie. Siemanko! Halo! Pomachajcie na vloga! Halo! Siemanko! Robimy drugą część. Dawaj! Halo, halo, halo! Siemanko! Robimy drugą część teraz. Zobaczymy, czy ci ludzie tutaj mogą robić większe na was niż pierwsza grupa rano. Zobaczymy, 3, 2, 1! Ziomeczki, skończyliśmy wszystko. Skończyliśmy trudny drugi dzień. I idziemy powoli, idziemy na after party, tak, w takim stanie. Yo. I powoli wszyscy się zbierają. Halo. Halo. No i wszystko już ładnie ogarnięte, sprzątamy. Wszystko jest to. Idę po mój USB, bo jest podłączony. Zapomniałem. Dobrze, że przypomniałem się, żeby było super, ziomeczki, bo super.
zarąbiście. I brzmi ja tak, bo krzyczeliśmy dużo. Ale było naprawdę tak super. Będziemy to robić o wiele częściej. Dwa razy na rok, ja z Rezim już mówiliśmy, że będzie to super częściej robić. Wystraszyliśmy się, bo wszystko tak poszło szybko. Myśleliśmy o parę VIP-ów w czas, nie wiem. Nagle 15 minut, nic nie ma i ledwo kto wszedł, nie? I było, ale było super. Ci, którzy tam byli, wiedzą, że zrobiliśmy taki show. Tak super było, że po prostu... no, po prostu ten... Nie ma innej opcji, było super. Nie wiem nawet co gadam, bo nie spałem 30 godzin. Ale zrobiliśmy super show i było tak super spotkać się z wszystkich i zdjęcia będą i tak dalej. No, trzymajcie się, teraz idziemy na after party, więc nie wiem jakie ciekawe filmiki się pojawią na moim telefonie jutro. No. Trzymajcie się, cześć. Już wracamy do domku. Czemu nie ma światła? Nie ma światła, bo... Bo nie ma światła! Jedziemy do domu autkiem. Żegnamy się z wszystkimi, stara zajezdnia, na razie. I do zobaczenia w domku. A pa, randomowi ludzie. Siema ziomki, o kurde, jak ja wyglądam. Prawdopodobnie, bo się nie widzę. Jesteśmy na chacie z powrotem i jedziemy na after party! After party! After party! A wszyscy z kurde... After party! After party. Czekamy na taksówki. Jesteśmy tak zmęczeni, tak jak zmęczeni. Jak ja wyglądam jak jakiś Chińczyk? Jedziemy trochę tak. Czekamy na taksówki i spotykamy się na miejscu. To jest! Siemanko. Kończymy właśnie nasze drinki i idziemy jeszcze do klubu. Remig już jest goni, jest pan. Nie, jest goni. Idziemy na miejsce teraz, raczej jesteśmy na miejscu teraz w Krakowie i idziemy. Wyszliśmy z baru i teraz idziemy do klubu jakiegoś. Nie wiadomo jak. Nie wiadomo. No to trzymaj. Nie wiadomo do jakiego klubu idziemy jeszcze, więc zbieramy się powoli. Czekamy na Remka. Remek gdzie jest? Gdzie? W środku. Zaraz wyjdziemy. Idziemy na miejsce i zobaczymy się na miejscu. Ja usta miesz pieką. W tej sali był jakiś kłuż czy coś takiego. Gorący był. Mój też mam, tylko że na dole. Nie, ci posmaruję się. Jesteśmy teraz w domu. Smaruję cię. Pani Wełk smaruje się. Smaruję cię. Daj twarz. Smaruję cię. Przecież tutaj tak gejowsko wyglądasz. Żartowałem. Panie, było, zjadliśmy śniadanie. Nie było śniadania widać, bo... Zjedliśmy szybko. Ja mam nagrałeś? O, super. Zobaczysz się na niej wbijać na ale tutaj jak było wszystko ja rozłożone. Ja teraz przyjechałem nie do nich, tego? Ale muszę stwierdzić. Nie nagrałem. Nagrałem ja. Bekon. Cały jakiś bekon robi. Mam bardzo... Dawam tutaj nie jadłem. I zaraz oglądamy filmiki z GoPro. Szykujemy się do grilla. Nie ma tu ryzyka. I multi na głośnikach ogląda pornosy. Nie, zaraz zobaczymy co ogląda. Wyciszył przecież. Jasne. A co to jest? A co to jest Pitbull? Jasne. A fanpage pingwina, patrzcie. No gdzie tu masz? Co to jest ASAP Ferg? ASAP Ferg to jest muzyka. Zgasił cwaniak, masz szczęście. Nie, nie zgasiłem. No. Mówię, że zgasiłeś pornosy. Idziemy do sklepu teraz kupić rzeczy na grilla. Już jedna butelka skończona. I będziemy cisnąć dalej później. Już muzyka gra i rozpoczyna się grill. Idziemy zobaczyć co oni robią. Domek posprzątany. Tak jest. Chłopacy poszli do sklepu, kupili. Zobaczmy lodówkę youtuberską. O,
kiełbasny. Pinginusz został w domku, posprzątał. Chłopacy poszli ogarnąć stok do frydżu, a Multi poszedł spać. No, siemanko. Siemanko, siemanko. I idziemy zobaczyć, jak na dwór wygląda naszego domeszka. Bo chyba nie widzieliśmy jeszcze. Taki mamy fajny widok. Będziemy zaczynać nasz grillek. Wow! Wszyscy sobie tutaj śmierdzą papierosami, nieładnie. Multi nie, oczywiście, dobrze, dobrze. Ja też nie. Tak? Tak. No i zobaczymy się za niedługo, jak skończymy pierwszą Finlandię. Wszyscy siedzą. Remek się przebrał. Jaki dresiarz, co to jest? Jak to wygląda? Tutaj Klaudia siedzi. Dobrze, że miałem dopłatę. Idziemy zobaczyć, kto jeszcze dołączył do Party Hard PYTG Barbecue 2013. O, Remigiusz. Już trochę pijany z tego, co widzę. Co jestem? No? Nie mam głowy, żeby czegoś się myśleć. Pijany. Przyznaję się, że tak powiedziałem. O, i tutaj gangsterzy sobie leżą. Mulciak i dziewczyny. Mister. Oczywiście tu mamy dziewczyny też. Tak, tak, będziecie na internecie. Może tak. Nie ma tutaj prywatności, to jest dom youtuberów. Halo! Siemka. Idziemy. Zobaczymy, jak tam grill się rozpala. No dobrze nawet. Zajebiście. Możemy ten, trochę więcej rozłożyć i dać na oko. Jiu! Jest grill, jest dobrze. Idziemy zobaczyć, jak tam wszyscy idą. Co? Ja bym chciał wiedzieć, czemu nie ma muzyki. Hello, siema. Czemu nie ma muzyki? Jak nie ma? Włącz jakąś fajną, taką bum. To jest to. To jest to? Tak. A co to jest? Kona pop. Okej. Okay. Nagrywam was, tańczycie. O, spierdaj, ale wrócił i potańczy jednak. Jaki robicie nowy mem na YouTube'a? Jak robimy nowy mem? Wymyślamy nowy mem. Nowy mem. To będzie mem 2013-14. To się nazywa taniec padalca, ale nie pokażemy. To jest wszystko, co wiecie. Work in progress. To jest to, zawiązanie sznurówki. To jest to. To jest nowy mem. Kto nagra najlepszy filmik z nowym memem, dostanie gift code'a. Czemu nie ma światła? Nie ma światła. Jesteśmy na konferencji 2000 YouTube 13 kiełbaski. Ja gole nogi, ale nie sobie. To będzie taki mindfuck. Ta część, ta część vloga będzie takie dziwne. Dwa, jeden, okej. Sejdur, gdzie jesteś? Bułki, ciebie, bułki! Sandalon! Sejdur! Jest syn! Przy kanale! Naprawdę? Nie, gdzie jesteś? Jest! A skąd ty masz? Nie!